Dzień dobry Państwu. Dziękuję za przybycie. Muszę powiedzieć na początku, że jestem cokolwiek poruszony dzisiaj tym wykładem, ponieważ jest to mój pierwszy wykład od półtora roku na żywo. Przez, jak Państwo wiedzą, Uniwersytet pracował w trybie zdalnym przez ostatnie semestry i nie miałem kontaktu w związku z tym bezpośredniego ze swoimi studentami. Inauguracja roku akademickiego pojutrze, więc Państwo są pierwszymi słuchaczami w żywym kontakcie, więc tym bardziej dziękuję za przybycie. Po drugie, no, ja ciągle się pytam już tutaj pani kuratorki, o to pytam, co ja właściwie tutaj robię w Muzeum imienia Ksawerego Dunikowskiego na wystawie poświęconej jego malarstwu, podczas gdy ja nie jestem ani historykiem sztuki, ani znawcą malarstwa. I moje kompetencje są dość dalekie od twórczości Dunikowskiego. To, co Państwo widzą na wyjściowym slajdzie, ta reprodukcja Dunikowskiego, to właściwie jest jedyne nawiązanie do twórcy, któremu poświęcona jest obecna wystawa i całe to muzeum, ponieważ o Dunikowskim ja nie będę mówił. Także jeśli ktoś z Państwa jest zawiedziony w związku z tym, to przepraszam, ale ten wykład z Dunikowskim ma tylko tyle wspólnego i to jest ten pretekst chyba. Ta kompozycja abstrakcyjna z maską, którą można w oryginale zobaczyć piętro niżej wraz ze szkicami do tego obrazu, powstała w latach 50. A ja będę mówił też o czasach późniejszych. Będę się starał mówić o czasach najnowszych, już o XXI wieku. O tym, co się działo z maską ostatnio z maską w sztuce. Oczywiście z pewnymi odskokami, że tak powiem, do czasów przeszłych. I one będą miały swoje uzasadnienie, które przedstawię w trakcie wykładu. To ma być wykład o masce w sztuce współczesnej, ale nie o masce jako takiej, prawda? Tutaj ani ja nie mam żadnych artefaktów, ani prezentacja ich nie obejmuje, albo obejmuje tylko w związku z jakimś porównaniem, bo oczywiście będą się takie pojawiać. Maska, o której będę mówił, to nie jest na ogół maska przeznaczona do noszenia. To są maski stworzone przez artystkę, artystę. Maski jako element jego kreacji, jako dzieło sztuki, jako obraz, jako element obrazu, tak jak tutaj element obrazu, jako rzeźba, fotografia, instalacja, wideoinstalacja, jako dzieło digitalne, bo dzisiaj w innych mediach też przecież powstają kompozycje z maską. I to, co będę chciał Państwu zaprezentować, sprowadza się właściwie do tego, co ja sam obejrzałem na kilku wystawach w ostatnim czasie, ponieważ tych wystaw jest dużo w Europie i świecie.
Można powiedzieć nawet, że więcej jest w tej chwili wystaw prezentujących maskę w sztuce niż maskę w takim rozumieniu etnograficznym czy etnologicznym. Ten czas etnologicznego podejścia do maski trochę już minął. No, ja nie będę rozwijał tego tematu. Muzealnictwo współczesne trochę rakiem się wycofuje z prezentacji masek bez kontekstu kulturowego, w jakim często, jak to się często zdarzało. Ale jak mówię, to temat na oddzielne opowiadanie. Więc maska, o jakiej będę mówił, nie jest na ogół przeznaczona do noszenia. I jeśli pojawia się nawiązanie do maski w dziele sztuki, to nie zawsze ono musi być nawiązaniem do maski przedmiotowej, do maski artefaktowej. Weźmy chociażby znany obraz Pabla Picassa, Panny z Avignonu. No, masek tutaj nie ma, ale twarze jak maski, prawda? Obraz z roku 1907, powszechnie znany, dlatego sięgam na początek do tego. I chcę zwrócić uwagę, że ten artystyczny zachwyt nad maską pozaeuropejską, czego wyrazem jest ten właśnie obraz, miał miejsce na początku XX wieku wśród różnych ugrupowań artystycznych, od dadaistów, ekspresjonistów, surrealistów poczynając. I jeśli szukano nawiązania do maski, to właśnie w sposobie obrazowania, w kształcie, w prezentacji twarzy jako maski, a nie maski jako twarzy. Proszę popatrzeć jeszcze na drugi obraz Picassa, znany, równie znany, portret Gertrudy Stein. Gdzie tu maska, chciałoby się zapytać, ale proszę się przyjrzeć tej twarzy. To po dłuższym przyglądaniu się można te nawiązania do masek afrykańskich także w takim jednostkowym przykładzie znaleźć. I wreszcie trzeci dowód na obcowanie z maską w oryginalny sposób. To fotografia Noir Blanche Manaraya z 1926 roku, której znakomitego opisu dokonał Hans Belting, dlatego ja go za chwilę zacytuję, a przy okazji jeszcze zachęcam Państwa, kto nie miał w ręku tej książki, Faces, historia twarzy, taki jest polski tytuł, gorąco polecam, jest to jedna z najlepszych publikacji poświęconej masce w różnych aspektach, nie tylko w sztuce, ale także w innych dziedzinach kultury. Tak, tak, Czarna obwoluta, słowo, obraz, terytoria, Hans Belting. I komentarz Beltinga do tego, co czarne i białe, zgodnie z tytułem. Czarno-biała fotografia sama niejako jawi się podwójnym przedmiotem, maską i twarzą. Modelka Manaraya, Kiki z Montparnasse, kładzie własną twarz płasko na stole jak przedmiot, stawiając tuż obok pionowo niczym twarz prawdziwą maskę Baula z wybrzeża kości słoniowej. Świadomie próbuje się tu obejść różnicę między twarzą a maską, by skonstruować porównanie dwóch fetyszy. Twarz Paryżanki jest tu w pełni maską, afrykańska maska zaś w pełni twarzą. Koniec cytatu. I to jest też pewne wprowadzenie do
naszego spotkania, które siłą rzeczy będzie poświęcone relacji między maską a twarzą, twarzą a maską. Relacji, która ogniskuje się w pytaniu o tożsamość współczesnego człowieka i sposoby prezentacji i wyrażania tej tożsamości. W XXI wieku, tutaj już skok, dokonuje skoku czasowego, w XXI wieku zainteresowanie maską, jak już wspomniałem, w sztuce europejskiej znacznie wzrosło. Najlepszym tego świadectwem jest to, że w ciągu ostatnich 20 lat, czyli no właśnie już w naszym stuleciu, w różnych krajach, w muzeach i galeriach odbyło się w Europie ponad 30 dużych czasowych wystaw tematycznych, których wspólnym mianownikiem mógłby być historyczny tytuł jednej z nich, zorganizowanej w Trewirze w 2002 roku, a wzięty z napisu na pokrywie portretu przypisywanego Rydolfowi del Grandajo około 1510 roku. Sua cui que persona, to ucięty jest ten slajd trochę na dole, ale chodziło mi o wyeksponowanie maski i napisu w tym przypadku. Sua cui que persona, czyli każdemu jego maska. O tyle ciekawe, to jest już to pytanie o tożsamość właśnie, ponieważ tym bardziej, że jak Państwo wiedzą, ani w Grece, ani w łacinie nie ma słowa maska, z którego nasze słowo maska i w językach indoeuropejskich w większości, słowo maska wywodzi się z języka arabskiego. Ja będę tej etymologii dokładnie omawiał, bo można to znaleźć w odpowiednich słownikach, ale zwracam uwagę, prawda, że pochodzenie tego słowa jest inne niż zwykle oczekiwane. Persona po łacinie, a po grecku prosopon. Prosopon, czyli słowo określające i twarz, i maskę równocześnie. I najczęściej łączone z teatrem antycznym. No i persona, byśmy w skrócie mogli powiedzieć dzisiaj, że łacińska persona to współczesne pojęcie roli społecznej. Dlatego sua cui que persona, każdemu jego maska, każdy bowiem odgrywa jakąś rolę i prezentuje się jako ktoś albo ktoś inny swojemu otoczeniu. Byłby to już w XVI wieku rodzaj wkładu w dyskurs tożsamościowy, jaki tak naprawdę dopiero wiele wieków później się rozwinął. Te wystawy, o jakich mówię, oczywiście nie będę wymieniał 30 wystaw, ale te największe, może zechcą Państwo w internecie znaleźć informacje na ten temat. Maski de Carpoix a Picasso, maski od Carpoix do Picassa w Muzeum d'Orsay w 2008 roku, przeniesiona potem do Darmstadtu w Niemczech z nieco zmienionym tytułem Metamorphosen des Gesichts von Rodin bis Picasso, czyli metamorfozy twarzy od Rodina do Picassa. I to już też jest bardzo znaczący tytuł, metamorfozy twarzy, przemiany twarzy. To w Darmstadt w 2009. Następna duża wystawa kategorycznie oznajmiała publiczności. Wir sind Maske. My jesteśmy maską. To była wystawa przez kilka łącznie muzeów wiedeńskich zorganizowanych. Kunsthistorisches Museum i Österreichisches Theatermuseum, a także Muzeum für Völkerkunde w 2009 roku. My jesteśmy maską. Każdy z nas
występuje pod maską, tak można by też to przełożyć. To wielka wystawa, która miała ambicje ogarnięcia różnych sfer posługiwania się maską w przekroju historycznym. To chyba największa, o jakich tutaj dzisiaj mówię. Była też wystawa w Luwrze w 2014 roku, maski, maskarady, maszkarony. Była wystawa w małym mieście szwajcarskim Schwyz, ale z wielką galerią wystawową Forum Schweizer Geschichte pod tytułem Maskiert, Magie der Masken, zamaskowani, czyli magia maski. I wreszcie trzy ostatnie wystawy, o których będę więcej mówił za chwilę. To jest Power Mask, Power of Mask, Moc Maski w Rotterdamie, w Wereldmuseum. To jest duży katalog tej właśnie wystawy, do którego jeszcze też będę chciał sięgnąć. Następna duża wystawa w Bonn w 2019 roku. Maska, sztuka przemiany, znowu zmiana, prawda? Przemiana, to jest z kolei katalog tej wystawy w Bonn, no i też rodzaj gry z twarzą i kompozycji na twarzy. I trzecia wystawa w szwajcarskiej galerii Aargauer Kunsthaus, maska w sztuce współczesnej, czyli dokładnie tak, jak dzisiaj nazwaliśmy ten nasz wykład. I o zainteresowaniu maską też mogą świadczyć tematyczne numery czasopism. Tutaj mam w takim pomniejszeniu, bo te katalogi to się niewygodnie ogląda, ale ten zeszyt czasopisma Du mogę Państwu, jak to się mówi, puścić obiegiem. Tam jest sporo reprodukcji z tej wystawy, o której wspomniałem na końcu, z tej wystawy szwajcarskiej. Przemiana, dialog, transformacja, te słowa będą się powtarzać jeszcze wielokrotnie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Symbolicznie tę przemianę i ten dialog prezentuje maska, która była prezentowana na wystawie w Schwyz, Maskiert, magia zamaskowany, magia masek. Drewniane maski są wyjęte, że tak powiem, z warsztatu sznycerskiego z miejscowości Krins koło Lucerny i są to maski karnawałowe. To jest dół maski. To jest autentyczna maska, której tylko dolna część została tutaj odkryta. Drewniana maska, na którą nałożono od góry kartonową, znowu półmaskę, w której rozpoznają Państwo bez trudu rysy Marilyn Monroe. I to już jest jeden przykład, a drugi na tej samej na masce wyjętej z tej samej, tego samego warsztatu sznycerskiego w Kriens nałożona została maska przeciwgazowa. Maska czarownicy, bo to jest hekse po niemiecku, czarownica. I w masce przeciwgazowej tradycyjna maska ludowa wchodzi więc w koegzystencję z XX wiekiem, z XXI wiekiem. Jeśli chodzi o Marilyn Monroe, to dwudziestowieczna ikona kobiecości, można powiedzieć. A ta maska, którą można uznać za reprezentację ruchów społecznych w obronie klimatu,
którymi to współcześnie mamy do czynienia. Do dialogu ze współczesną sztuką animuje się niekiedy wspomniane na początku maski rytualne, maski obrzędowe. Zdejmuje się je niejako ze ściany w muzeum etnograficznym albo wyjmuje z gabloty. Na tych wystawach, o których przed chwilą wspomniałem, nie ma żadnych gablot właśnie. Inaczej się prezentuje maski niż artefakty, które się wkładało do gablot właśnie. Zdejmuje się ze ściany, wyjmuje z gabloty, by znaleźć dla nich nowy kontekst estetyczny i kulturowy w galerii sztuki. Przykładem może być wystawa, która została otwarta w 2017 roku, przywoływana już przeze mnie w Rotterdamie, Power Mask, The Power of Masks. Jej głównym kuratorem, bodaj po raz pierwszy w historii różnych ekspozycji masek, nie był historyk sztuki czy antropolog, ale wzięty belgijski designer mody Walter van Beyrendonck. Już tylko ten fakt sprawił, że na wystawie nie zabrakło śmiałych zestawień zmierzających na przemian w stronę osiągnięcia efektu bliskości i efektu obcości, że posłużę się terminem wziętym z historii teatru, w nowych ramach komunikacyjnych. Chciałbym tej wystawie poświęcić jeszcze więcej uwagi, zwracając uwagę właśnie, jak maska obrzędowa może korespondować z maską współczesną. Centrum ekspozycji w Rotterdamie stanowił wewnętrzny mural o wymiarach 25 metrów długości, 3 metry wysokości. To jest fragment tylko tego muralu, bo on był naprawdę duży. To jest te 25 metrów przez całą salę wystawową. Mural, którego autorem był urodzony w 1982 roku w Heidelbergu w Niemczech amerykański artysta multimedialny Brian Kenny. Na czarnym tle wyrysował białą kreską cielesne, bądź nierealne, ale humanoidalne kształty i na nich rozmieścił 64 maski ze zbiorów różnych muzeów i kolekcji, głównie z Muzeum Maski i Karnawału w Bęż w Belgii. Na tym muralu znalazły się maski rytualne z Afryki i Oceanii, maski karnawałowe, maski popkulturowe, że tak to określę, bo taki Lord Vader na przykład tam też był obecny. Znalazła się tutaj także maska znana nam, maska Żyda z Godów Żywieckich. Nie wiem, czy Państwo rozpoznają, po lewej stronie, druga od lewej, w wysokim takim cylindrze, kapeluszu z 1991. Nowy rok był zaznaczany właśnie w ten sposób, jest do dzisiaj, bo Gody Żywieckie są żywą formą aktywności lokalnej i można pojechać i zobaczyć z bliska. A więc rozmaite maski, które miały charakter dialogu międzykulturowego, a z drugiej strony ustawiono, tutaj już nie mam zdjęcia, ale ustawiono naprzeciwko niejako tego murala maski współczesne i dawniejsze w nieoczywistych kontekstach właśnie, kiedy designer mody prezentował maskę z tekstyliów na przykład, albo maska karnawałowa była połączona z całym kostiumem i prezentowana na ekranach wideo.
Wszystko razem tworzyło taki kolaż, ale również ciekawy efekt wizualny. Dominantą następnej sali wystawowej była fototapeta wykonana z powiększonego zdjęcia Tony'ego Solniera, zatytułowanego, jakbyśmy to mogli przełożyć, Kolacja łowców głów. Kolacja kolekcjonerów głów, ale może lepiej właśnie kolacja łowców głów. To towarzystwo, które siedzi przy stole, nałożone ma maski. Tutaj zbliżenie na taką jedną maskę. Pochodzi to zdjęcie z 1966 roku z Parimacza, wydanego z okazji festiwalu czarnej sztuki w Dakarze. Wtedy jeszcze mawiano czarna sztuka, prawda? Dzisiaj już tak się nie mówi, jak wiadomo. Przedstawia więc to zdjęcie, ta fototapeta, cztery pary w wieczorowych strojach, w takich trochę nonszalanckich pozach, siedzących przy stole nakrytym do kolacji. Podano już przystawki na rogu, tutaj z bliska pewnie miseczka kawioru, to jest, można by się dopatrzeć. Wszyscy mają założone afrykańskie maski pochodzące z kolekcji matki fotografia, Mariani Solnia-Ciołkowski, znawczyni i zbieraczki sztuki Afryki, szczególnie dogonów. W pierwszej chwili mogłoby się wydawać, że fotografia jest tylko świadectwem niemądrej zabawy zblazowanego towarzystwa, ale umieszczenie obok na fototapecie prawdziwych masek tego samego rodzaju, dalej zaś powiększonego do równie dużych wymiarów kubistycznego malowidła Picassa, które już pokazywałem dzisiaj Panny z Awignonu, tudzież zdjęć z pracowni artysty, przynosi raczej ironiczny komentarz do tego spotkania dwóch kultur, balansujący między inspiracją a zawłaszczeniem. Maska afrykańska, wyjęta ze swego naturalnego środowiska i kontekstu, staje się częścią kultury zachodniej i już jako taka kształtuje estetykę awangardy, w czym ujawnia się jej medialny charakter. Dialog międzyczasowy i międzykulturowy miewa więc różne wymiary. To tylko przykład tej wystawy. Ostatnia sala pod tytułem Unmasking the Mask prezentowała właśnie te nieoczekiwane konteksty, pozy, komunikacyjny wymiar maski. Jedne maski są eksponowane szczególnie jak w salach im poświęconych, tak jak tutaj Paula McCartney'ego Spaghetti Man. Inne wchodzą jakby w dialog bezpośredni z tym, co wcześniej na tym muralu było umieszczone. No i prowadzą dialog także z maskami dawniejszymi. Tutaj jeden przykład Jamesa Ensora, którego Państwo znają jako malarza, który szczególnie maskami się interesował i namalował bardzo wiele obrazów z maskami. Tutaj jeden z nich. Ale też można przywołać tutaj też obecny na tamtej wystawie Gustava Courbet, zdesperowany, prawda? Twarz jako maska na tej wystawie zestawiona z twarzą Cindy Sherman. Z twarzą, powiedziałem z twarzą, a czy powinienem powiedzieć, nie, czy przypadkiem nie powinienem powiedzieć maską? I czy że co do sobie do powiedzenia mają te maski, można by też zapytać. Prace te są też rodzajem nieustannie zadawanych pytań o definicję maski. Ja w swojej książce Maska w kulturze współczesnej Europy poświęciłem cały rozdział wstępny rozważaniom nad definicją,
I nie przypadkiem zatytułowałem ten rozdział Kłopoty z definicją, bo to nie jest takie proste. Nawet słowniki miewają problemy, żeby zdefiniować. Większość z nich przytacza wiele, 7, 10 różnie, ale naprawdę wiele prób zdefiniowania maski. I jest to świadectwo tego, że nie jest to takie proste. Proces oddzielania maski od twarzy albo proces łączenia twarzy z maską, to jest też to, co się odbywa w tym, w tle niejako, jeśli tak można to określić. Czy przedmiot zwany maską ma wymiar obiektywny? No to jest pytanie, na które raczej trudno byłoby odpowiedzieć pozytywnie. Niedefiniowalność świadczy może najlepiej o mocy, jaką posiada maska. I katalog tej ekspozycji Power Mask nieprzypadkowo został w charakterze motta opatrzony słowami Claude Cahen z jej autobiograficznych szkiców. Pod tą maską kolejna maska, nigdy nie zdołam zdjąć z siebie wszystkich możliwych twarzy. Claude Cahen, do niedawna trochę zapomniana surrealistka z kręgu André Bretona, od jakiegoś czasu przeżywająca renesans zainteresowania. Dość powiedzieć, że od roku 2000 w prestiżowych galeriach w Europie typu Tate Modern czy National Portrait Gallery w Londynie odbyło się w sumie 10 wystaw tej artystki. I także w Bonn i w Aarau na tych ostatnich wystawach Cahen była reprezentowana jako osoba transpłciowa, lesbijka, żydówka o przybranym imieniu Claude, bo pierwotne nazwisko brzmiało Lucy Schwab. Natomiast Claude może stanowić, jak wiadomo, we francuskim zarówno formę żeńską, jak i męską. Więc proszę popatrzeć, ile tu gier rozmaitych się odbywa, jest uruchomionych już w związku z samą prezentacją tej artystki, znanej z niezwykłych, fotograficznych, mocno teatralizowanych autoportretów. Nadawała się pewnie szczególnie też do wciągnięcia we współczesny dyskurs tożsamościowy. Tutaj te maski przypięte do płaszcza, a tutaj już autoportrety, o jakich mówiłem, do których jeszcze też wrócę. I tutaj jeszcze jeden sposób ujęcia, jeszcze jedno ujęcie, jeszcze jedna gra z maską. Niektóre z innych portretów opatrzone są, czy zasłonięte są przez białe, neutralne maski. Takie całkiem białe maski bez wyrazu, jak to się mówi, zwane są często maską neutralną. W teatrze, w treningu aktorskim czasami się stosuje, żeby przenieść ciężar zainteresowania na ekspresję cielesną, żeby przenieść twarzy na ekspresję całego ciała. I o tym też może warto wspomnieć, choć o masce teatralnej, to trzeba by się, żeby mówić, to trzeba by się umówić oczywiście na oddzielne spotkanie. Inna artystka, pół wieku później urodzona, inna francuska, znana pod pseudonimem Orlan,
to artystka uprawiająca, jak sama to nazywa, carnal art, sztukę na własnym ciele. Tyle, że tu nie ma możliwości reinscenizacji twarzy, bo kolejne operacje plastyczne wykonywane jako performance i transmitowane live do różnych galerii zmieniają ją, artystkę, w sposób trwały według wzorów czy to Botticellego, czy Leonardo da Vinci, czy jeszcze innego. To jedyny ze znanych dotychczas tak radykalny akt przemiany, który jedna z krytyczek, Sarah Wilson, nazwała trafnie refiguracją samej siebie, transseksualną przemianą z kobiety w kobietę. Bardzo ciekawe, prawda? Z kobiety w kobietę. I to jest przygotowanie do operacji plastycznej, która, jak wspomniałem, będzie transmitowana, a więc nieodwracalna. To nie jest slajd z tego samego performansu, ale też przykład tego ujęcia w lustrze, który tak naprawdę jest tylko świadectwem zmiany, świadectwem przemiany twarzy już na stałe. Na pytanie, czy w ten sposób twarz artystki nie staje się maską, której nie można zdjąć, Orlan odpowiedziała, wręcz przeciwnie. Operacje służyły usunięciu maski i stopniowemu pokazywaniu mojej prawdziwej twarzy. Można więc i tak rozumieć kwestię oddzielania maski od twarzy. Claude Caen i Orlan mogą być uznane za prekursorki, czy za patronki, może lepiej, tej części wystawy, która poświęcona jest maskaradom kobiecości. Jak pisała psychoanalityczka Jean Rivière w klasycznym dziś tekście właśnie Kobiecość jako maskarada z 1929 roku, cytuję, kobiecość można wybrać i nosić jak maskę, zarówno w celu ukrycia męskości, jak i uniknięcia odwetu w wypadku, gdyby wyszła ona na jaw. Pod tymi słowami pewnie mogłyby się podpisać również inne artystki obecne na wystawach, o jakich mówię, i kilka takich przykładów Państwu teraz zaprezentuję. Wiebke Zim, kostiumy masek. Urodzona w Kilonii w 1954 roku, Wiebke Zim jest autorką serii manekinów, kompozycji noszącej wspólny tytuł Maskenkostüme, czyli właśnie kostiumy masek, ohne Titel, bez tytułu, bez doprecyzowania. Te kostiumy, ni to rzeźby, ni to stojaki, ze strojami są najdziwniejsze. Futro wyglądające jak skóra niedźwiedzia w głębi, czy drewniana skrzynia w charakterze sukni, różowa gąbka z rękami sięgającymi do ziemi. Tutaj jest ta różowa gąbka w zbliżeniu. Zwykła bluzka i spodnie, tutaj też jeszcze jedno zdjęcie w tej futrzanej skórze i czasami schematycznie zaznaczona, ale jednoznacznie atrybuty płci są zaznaczone. Raz jest to zwisający tekstylny falus, innym razem piersi. Jeszcze innym po prostu dziura poniżej podbrzusza, tak jak tutaj. Głowa każdego manekina zasłonięta jest drewnianą maską, przypominającą twarz autorki, ale o dość prostych rysach i uchwyconą w różnym wyrazie czy grymasie. Można się w nich też dopatrzeć pochodzenia afrykańskiego, tak jak o tym pochodzeniu afrykańskim mówiłem już wcześniej przy Picassie, przy dadaistach czy surrealistach. Maskarada płci nakłada się tu na maskaradę sztuki czy na maskaradę kultur.
Inny przykład, Rosemarie Trockel. Niemiecka artystka konceptualna, tworząca w różnych materiałach i mediach, autorka pracy Balaklawa. Balaklawa, jak zapewne Państwo wiedzą, po polsku to kominiarka. A ta nazwa angielska i w innych też językach obecna od miejscowości Balaklawa i od wojny krymskiej, która w 1854 roku tam miała miejsce i gdzie po raz pierwszy ze względu na chłód żołnierze te kominiarki, balaklawy założyli na głowę, żeby nie przemarznąć. Tutaj różne typy kominiarki, różne rodzaje balaklawy. W tym pierwszym, na tym slajdzie, który Państwo teraz widzą, zapakowane w pudełka, niczym na wystawie sklepu, tu już wyeksponowane obok siebie z różnymi motywami. Jak się dobrze przyjrzeć, to znajdą Państwo zajączka, czy króliczka Playboya, czy swastykę na masce obok, więc każda taka maska domaga się oddzielnej refleksji i pytania o to, o relacje. Z jednej strony znaczenie seksualne przy tych króliczkach, z drugiej strony znaczenie jako atrybut terrorystów, ciemna maska, która używana jest do dzisiaj z jednej strony właśnie przez terrorystów, z drugiej strony przez siły porządkowe. Taka czasami walka na maski się odbywa. Znamy to także z polskich ulic, więc nie muszę rozwijać, ale warto postawić pytanie także, czy to w ogóle jest maska w takim znaczeniu, jak o jakim przed chwilą mówiłem, czy po prostu część odzieży ochronnej, dla kogo są przeznaczone, kto je robił na drutach i w jakim celu, czy to maskarada płci, czy maskarada polityki. Tutaj przypomnę jeszcze, że podobne kominiarki kolorowe nosił zespół rosyjski chraperek Pussy Riot i cały ruch guerrilla knitting w tej chwili się rozwija, co dodaje kontekstu feministycznego kwestii kominiarki. I może jeszcze jeden przykład, już odchodząc od nurtu feministycznego, chociaż tak się chyba składa, że na tej wystawie w Bonn większość prac wykonały kobiety, ale są tam też, były tam też prace artysty portugalskiego, właściwie mówiącego po portugalsku, a pochodzącego z Angolii, Edsona Chaga, Tipo Passe. Tipo Passe to zdjęcie do paszportu, zdjęcie paszportowe. Sportretował Chagas mężczyzn, którzy są ubrani, jak Państwo widzą, w dość klasyczne elementy garderoby zachodnioeuropejskiej, marynarki, muszki, krawaty. Więc nie jest to jakieś ubranie ekscentryczne. Natomiast ci ubrani w eleganckie, kolorowe garnitury mężczyźni mają zamiast twarzy maski, maski autentyczne, wykonane przez afrykański lud Bantu. W ten sposób tożsamość zachodnioeuropejska zaznaczona strojem znika pod maską etniczną. Nie wiadomo, jakie maski ukrywają się
pod maskami, choć portrety są podpisane autentycznymi nazwiskami, co jeszcze dodaje smaku, że tak się wyrażę, ponieważ co nam po nazwisku, jak przecież twarz jest zakryta, twarz jest samoistną przemianą, autoprzemianą niejako. Inny tutaj jeszcze w zbliżeniu pokażę dwie fotografie i na koniec jeszcze jedno ujęcie, już trochę innego rodzaju, mianowicie w Schwerinie, kiedy Edson Chagall miał tam swoją wystawę, odbywały się wówczas wybory komunalne. W czasie wyborów w większości krajów, i w Polsce, i w Niemczech też, na drzewach, latarniach, słupach rozwiesza się plakaty wyborcze. A więc Chagall zainscenizował tutaj udział tych podmiotów sfotografowanych jako do zdjęć paszportowych, jako uczestników tej walki wyborczej. No i zachęta do głosowania, można powiedzieć, i zadać pytanie przy okazji, kogo właściwie wybieramy w każdych wyborach. Autorką innego rodzaju portretów, a raczej autoportretów w przewrotnych maskach jest Gillian Wearing. Artystka przyjmowała sukcesywnie rolę różnych członków swojej rodziny, rodziców, rodzeństwa, dziadków, przygotowując uprzednio wierne silikonowe odwzorowania maski ich twarzy. Bardzo dokładnie przy pomocy ekspertów z Muzeum Madame Tussaud w Londynie. I nakładając na swoją wersję cudzej twarzy, metaforycznie przechwytuje ich tożsamość. Stąd właśnie te tytuły, tak jak tutaj, prawda? Autoportret, czy jako mnie, jako moja matka Jean Gregory. Na pierwszy rzut oka odbiorca nie zdaje sobie sprawy, że to jest maska. Wygląda jak fotografia wykonana przez artystkę. Ten slajd pokazuje właśnie tę maskę zdjętą już z twarzy. I dopiero teraz widzimy, proszę porównać tę maskę z tym. To nie jest to, prawda? To nie jest ten sam portret, tylko ona będzie po założeniu też tak stanie się niewidzialna, o tak bym to może najlepiej określił. Wszyscy członkowie rodziny są przedstawieni w tej serii mniej więcej w tym samym wieku, niejako są sobie równi, niezależnie od roli pełnionej w rodzinie. Ja jako matka, ja jako siostra, ja jako ojciec, a tak naprawdę można zobaczyć tylko na tym autoportrecie oczy, bo są otwory na oczy i czasami zęby, już nie na każdej. Zdjęcia z rodzinnego albumu, ale jeśli je dokładnie wziąć pod lupę, okazują się kolejnym sposobem na zadanie pytania, kim jestem. W podobny sposób co autoportrety rodzinne powstał też wyjątkowy portret z 2012 roku. Pamiętają Państwo, prezentowałem przed chwilą fotografię Claude Cahun i między innymi podobną do tego portretu, tyle że z napisem na koszulce i z innym przedmiotem w ręku. Natomiast ta kompozycja Gillian Wearing nosi tytuł, jak Państwo widzą, Ja jako Cahun trzymająca maskę mojej twarzy. Czyli
multiplikacja, prawda? Z jednej strony twarz, którą widzimy z serduszkami i kosmykami włosów, nie jest maską Kaę, jest to baska, jest maską Kaę, ale wykonaną przez Gillian Waring. Gillian Waring w masce Kaę trzyma maskę Gillian Waring. Więc ta piętrowa kombinacja chyba najlepiej w ramach dzisiejszego wykładu pokazuje te zależności, te przemiany, te możliwości komunikacyjne, jakie między maskami współcześnie zachodzą. Gra z maskami, ale też gra z czasem, bo podtet Kaę pochodził z lat 20., a ten podtet Gillian Waring z roku 2012. Nowością wśród wystaw masek w Europie w ostatnich dwóch dekadach były też maskarady digitalne. Digitalizacja i wirtualizacja twarzy publicznych i prywatnych stworzyła w ostatnich latach i coraz intensywniej tworzy dalej istne społeczeństwo facjalne, jak nazwał tę tendencję Thomas Macho. Dzięki nieustannej, powszechnej produkcji i konsumpcji twarzy poddawanej dowolnej obróbce, manipulacji i przemianie całkowicie zaciera się granica między twarzą a maską. Weźmy znowu przykłady artystki, której jedną pracę już oglądaliśmy, Cindy Sherman, która na każdym zdjęciu wygląda inaczej. Granica, co jest prawdziwą twarzą, a co jest kompozycją artystyczną, znowu jest zatarta. Tak jak współcześnie w świecie konsumpcji twarz staje się dla konsumentów także pożywieniem, można powiedzieć, pożywieniem, no rzecz jasna niedosłownym, ale proszę zobaczyć, czy na pewno niedosłownym. Bez tytułu to wprawdzie Eda Atkinsa praca, ale ta wideoinstalacja sandwicha z maskami doskonale obrazuje problem, o jakim przed chwilą mówiłem. Sandwich z maskami na kromce pieczywa tostowego, umieszczona maski niczym szynka lub kawałki sera, gotowe do zjedzenia. Podobnie realistyczne są komputerowo opracowane, sztuczne czy prawdziwe łzy płaczącego chłopca w innej wideoinstalacji Atkinsa z 2017 roku. Funkcje maski miałyby tu pełnić właśnie łzy. Łzy w jakości HD, jakbyśmy mogli powiedzieć. Normalnie jak patrzymy na płaczącego człowieka, to nie widzimy tak wyraźnie łez. Natomiast tutaj są one wyeksponowane na pierwszym planie. I pozwolą Państwo, że w tym miejscu jeszcze jeden cytat z Hansa Beltinga i jego książki Faces, historia twarzy, a propos digitalizacji. Tam, gdzie można złożyć twarz z wielorakich jej cytatów, powstaje twarz wirtualna, której nie sposób odnieść do żadnego naturalnego nosiciela, do żadnej określonej twarzy. Uwolnienie obrazu w ramach zwrotu cyfrowego od obowiązku odwzorowywania mogło sprawiać wrażenie wyzwolenia. W ten sposób trafią one do wiecznotrwałej teraźniejszości, podczas gdy obrazy analogowe zawsze nosiły w sobie ślad minionego czasu.
Dziś można produkować twarze, które nie mają już żadnego odpowiednika w świecie materialnym i których nie da się już opisać, odwołując się do opozycji życia i śmierci. Zastępują wspomnienie obcości strumieniem czasu bez przeszłości i przyszłości. Można to wyrazić tak: da się produkować twarze, które nie należą do nikogo, które istnieją jeszcze tylko jako obrazy. Albo jako dywany. Tego nie widać rozmiaru tutaj tej pracy tekstylnej, eksponowanej na wystawie w Aargauer Kunsthaus w Szwajcarii. Maska Christopha Hefftiego o wymiarach, o wysokości tej ściany i szerokości no, tego fortepianu. To są oryginalne wymiary tej maski. Albo dla przeciwstawienia i dla naszej pociechy zamaskowanego społeczeństwa, to jest płócienna maseczka Brazylijki Laury Limy, która jest przeznaczona do sznurowania z tyłu głowy, tak jak maseczki dobrze nam znane, tyle że mają one motyw, ta maseczka Laury Limy ma motyw krajobrazu malowanego, przekopiowanego ze starych pocztówek, atlasów botanicznych i albumów, żeby dać świadectwo relacji maski nie tylko z człowiekiem jako nosicielem, ale także ze światem zewnętrznym. Coś podobnego wykonał też John Steinsaker, który pocztówki z kolei stare wziął za materiał tych kolaży, które tutaj prezentuje. Przysłonił twarze znanych aktorów, zrobione twarze zasłonięte kartami pocztowymi, no, z landschaftami, takie jakie one były modne w dwudziestoleciu międzywojennym, i pod nimi twarz aktorów z tego samego okresu. I jeszcze jeden przykład, można i tak, prawda, Melody Musset i maska z kamienia. No, nie, to jest oczywiście jednorazowy pokaz, nie udałoby się pewnie w takiej masce chodzić, więc te kamienie przywiązane do twarzy raczej mają tylko demonstrować skamieniałość maski, niż być maską prawdziwą. Zawsze jak używam słowa prawdziwa, kiedy się mówi o masce, biorę to słowo w cudzysłów. I na koniec coś, czym posługujemy się też na co dzień we współczesnym świecie. Kompozycja Olafa Breuninga, eksponowana na całej ścianie galerii w Aarau jako fototapeta. Owszem, dominują cztery siedzące postacie, trzy kobiety i jedna mężczyzna, jedną ręką trzymający przed swoimi twarzami kolorowe maski, drugą zaś jakieś kliparty, i to są właściwie bohaterowie tej kompozycji. Cała powierzchnia tapety jest kolażem dziesiątek małych zdjęć stojących, siedzących, kucających ludzi w maskach, emoji, z klipartami w rękach, zmaterializowanymi tu gadżetami digitalnej kultury popularnej. Twarze zniknęły, ale Breuning raczej nie chce wywołać swą pracą jakiejś kolejnej wizji ataku symulakrów. Raczej po prostu konstatuje, że świat, w jakim komunikujemy się dziś ze sobą, stał się maską. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.